Czyli jest po 12? Nie, jest za 5:12. Za 5:12? Za 5:12. Ciągle gramy w gry. I ta Stelwania. Świeczki się dopalają, dyni się pieką. Zapach dyni. I Castlevania. I postanowiliśmy zagrać chyba w grę, która wyszła na praktycznie każdą platformę. 94 rok. Piękna kolorystyka, piękna historia. Kontynuację właściwie robiono... Łowców wampirów. I coś tam dalej było napisane. No i naprawdę gra super, świetna. I a wiecie, że ja w nią nie grałem nigdy? Ja też nie. No, wiecie, że ja nigdy grałem żadną Castlevanię. No. To niektórzy się zdarzą na nas obrażą, bo... No. O, John czy Eric? To ja Eric. Ten Eric wygląda tak, za przeproszenie, z tego zagramy Johnem. No nie, proszę, trzeba powiedzieć, że to jest Castlevania pierwsza, wyszła chyba na prawie wszystko, ale nie na Mega Drive'a zdaje się i to jest chyba pierwsza, albo jedyna Castlevania, która wyszła na Mega Drive'a. Jeśli dobrze wyczytałem, to ekskluzji w tym Mega Drive'a, czyli jakby osobna część serii. No to pokazujemy coś rzeczywiście, coś ciekawszego. O kurde, ładna grafika. No kurczę. Sega to jednak, nie. Sega miała fajną grafikę. Castlevania, to jest... Ale Sega też, Sega. No Sega też, oczywiście, tak. No. Tu jest bicz, tu jest skacze, a tu się płacze. Jakoś teraz potem, jak patrzę się w sieci, to Castlevania to pierwsze, co się kojarzy z grami horrorowymi. Tak. A tu się bierze. No masz wszystko, masz Drakulę. O, jest ten efekt, nie wiem jak się nazywa, paralaksy, czy jakoś ten... Tak, przez... no, tak. Paralaksy. Zmiennej klasy stosowania, co 3D. Idę sobie, idę. To zaraz dojdziesz do zamku, więc wiesz, wejdziesz do niego i będziesz już praktycznie. No i to wiesz, tu jest wszystko. Ta gra chyba nie jest taka oczywista, tak? To nie jest po prostu platformer, to bardziej taka trochę przygodówka zręcznościowa. Tak. Na ogień ze sklepem, gdzie możesz kupować. Wchodzimy na górę. Fajnie zrobione, tak, możesz to zrobić. Ale dźwięk jest mega drive'owy. Nie lubię tego. No tak, jest taki piszczący, co nie? Aha, to trzeba było zejść tak naprawdę. Ej! No. Masz alergię? Tak, nie, na alergię na mega drive'a? Co? Tak, energia, te kostki to... Dobra, to przejdę znowu w górę. Tak, strącaj te, z tego co pamiętam właśnie, strącaj świeczki. Dobra. Ze świeczek wyciągasz już na moment. Dawno nie grałem, już muszę sobie też odświeżyć, bo powiem szczerze, że jest świetna gra. I dobra, teraz muszę poczekać, aż te cholery... Świeczkę strąć tą świeczkę. Widzisz? I teraz dostaniesz... Aj, kurde, trochę za szybciej. No ale kurde, to jest... No dobra, ale możesz zejść, no czemu miałeś... No i chcę też prostego świeczkę. No to zaczęło. No ale miałeś na tyle energii dużo, że ten, mogłeś rzucać chyba tą siekierką z tego. No wiadomo, rzucanie siekierką na topsie. Dobra, weźmiemy power jakiś, tutaj ten. Ale gra na razie jest prosta. Otworzył no, no jest prosta. No, tam zejść na dół? Szczerze nie, tam było ten. A, rozumiem. Złoto, tak, złoto jest bardzo potrzebne, bo macie tu sklep. Więc ten sklep, strzel, bicza. Każdy ten, że każdy, no, tak. I tutaj się bosowie też są. Ojej, też właśnie jakieś chimery, znaczy te wodne stwory. Aj, utopiłeś się. No. Są życia. Nie, chyba mnie responduje. O, teraz strzelaj, bo do tyłu się cofnij. Nie, tak, po prostu też skoczę i... A! Nie mówię, że oko mnie atakuje. No, wszystko co się rusza raczej jest tutaj negatywnie nastawione do ciebie. Animacje są i sprajty są rozbudowane. Ach, no było całkiem ten wredne oko. Czy niestety faktycznie na Commodorku i na, no, na Arcade to w ogóle wyglądało świetnie, ale na Commodorku to już słabo wyglądało. Tutaj jest to takie właściwie trochę przypomina do arcade'owego. No bo Sega Mega Drive to było mniej więcej, tak, no, więcej arcade z poprzedniej generacji. Dokładnie. Tak? Dobrze, Artur, ty jesteś taki mądry, to twoje... Zbieraj, skacz, podnoś, zaczynamy. Dobra, że Castlevania to pewnie jest seria na osobę. Wiesz, ja się kurczę, ja poza tym pad do tego... To się chyba Niga nazywa. Co? Niga. Co Niga? To główna sprawa. Wychodzi z wody. Nie no, Artur, gdzie młodzi od razu, biedne zwierzęta. Aj, leśne, albo one, Arturę. Możesz upuznać? No, stworzył.
Nie będę zbierał jednego diamenciku. W ogóle Castlevania to nie jest gra, jak się rodzinie Drakuli? W końcu tak, znaczy no to jest, wiesz, no jesteś łowcą, znaczy wampir. Masz do pokonania wampiry, no więc... A nie jesteś sam wampirem? Nie. On jest w którejś wersji chyba, kurde... Wampirzyło to? Tak, coś tam było takiego. Oko jest trudne. Właśnie. Jest chyba gra też rozbudowaną historią, jak na 8. To jest najfajniejsze z tego wszystkiego. Że oprócz tego, że jest fajnie zrobiona graficznie, to ma już jakąś historię, a nie tylko, wiesz... No chociaż Gozen Goblins tak samo miał historię, także to jest tylko, że faktycznie jest trudna i... Jest, które czasem najpierw wycierasz gobliny i wówę. To jest historia. Tu zaczynasz już być... Aj kurczę mnie normalnie, zapomniałem, że się schyliły. Rozmuciła. No, dawno już nie grałem w to. Ale zobaczcie, jak jest ładnie. A gdzie te dusze? A gdzie te piękne wampirzyce? Dopiero będą. W 45 planszy. Nie. Aj. Dopiero na CD. Na CD dopiero. Na Mega Drive CD były wampirzyce? A Castlevania chyba nie wiązała dobrze migracji na 3D. Były jakieś 3D, ale chyba była kiszka. Ja mam, wiem, że na dwójce grałem w Castlevania i na... Na czym jeszcze? Na PlayStation 2 i chyba na 360 wyszła świetna Castlevania. No i jeszcze mi tutaj ściąga jakieś... O właśnie, mamy bumeranga, którego zdobyliśmy. Ładny ogień. Ten sprite muszę powiedzieć naprawdę ładny. Ładna jest taka. Jeszcze szyby wylatują. Masz ostatnie punkciki życia! Niestety. Jakbyś większe stresa jeszcze walność, to byłby wypas. No. Zjara, łona Marta. No dobra, pokaż jeszcze parę kroków. Pierwszy raz grałem w jakąkolwiek Castlevanię. Na Mega Drive też pierwszy raz grałem. A ja grałem pierwszy raz jakąkolwiek. Pierwszy raz, na automatach dość... Na automatach był to dość duży pożeracz monet tak samo, jakąś... Jak to się grało na automatach? To jest bardzo długa gra. No, to się grało na dużo pieniędzy. Ale to była chyba jakaś uproszczona, to nie była ta wersja, wiesz? Jakaś tam któraś wersja. Wiesz, w ogóle gra arkadowa? Tam już od początku była tak... Wiesz co, wydaje mi się, że była, tak nie chcę, nie będę się kłócił, bo... Musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że gdzieś na około automatach chyba grałem w coś bardzo podobnego, ale chyba Castlevania to była któraś wersja, nie pamiętam. Sorry, to było tak dawno, że... Ostatni przycisk. A nie zebrałeś, bo nie zebrałeś. Nie masz bonusa. A szyby też... Tak, to jest szyby też ci już... A jest was postępu. Dlaczego bo teraz szybko doszedł, ten kolejny wziął po prostu tego? Nie, zrobiłem respawn po tym continue. Tak, bo to jest... Ile ma taki się żyć? Ciekawe. Chyba 9, co nie? Wojtek już wie, że nie należy podchodzić do kolesia jakimś dziejom. No chyba, że cię przyszedł mur. A Wojtek trzyma go, popatrz, zrobił z niego jeść przed mieczem. Uważajcie, że... Nie, to jest typowa gra na wyczucie wzorca. Tak jest. Gra, o, idź. Teraz, o, myślałem, że będzie jakaś historia. Kreciaki. To mówię szpiki. To chyba miniboss. Minibossy. Chyba jeszcze nie płacałem. Jeśli to był miniboss, to ja tylko czekam. O, masz ten teraz. O, kurde. Ostatni przycisk wyrzucać. Ale nieograniczone? No, na górze masz. Górę. Chyba nieograniczone, tak mi się wydaje. Kładę czachówce! Wow. Nie, jeszcze... kurde, Wojtek to się nie zawsze. Na górze masz jeszcze jeden żelandę, znaczy ten świecznik. Świecznik? Czy żelandę? Żelandę czy świecznik? Skacz! C. Stałem C. Co zawsze jest na boksie? Respawn, reset 2. A ten rzuta w ręce. Wszyscy rzucali. Aj, po co było ci podchodzić, Wojtuś? Po co? Uważaj! Kitowcy! Power Rangers. Power Rangers? Klasa. Ty bardzo taki młody jesteś? Jaki młody? Wiesz, kiedy Power Ranger powstało? Ale wiem, kiedy leciało polskie telewizji. W 1990 roku. Wtedy kiedy? Ja wtedy miałem 14 lat. No 15 może. Chyba 95 rok, tak na oko. Wow. A poza tym Power... Aaaa!
Nie, znaczy może. Tylko co powiedziałaś ten? To jest jakiś lawa? Nie, nie, masz jeszcze, zobacz. Masz tam. Jakiś... O, no może się... A, zero. Zero. Na górze masz niebieskie, tak. No dobra, myślę, że pograliśmy w Castlevanię. Ogólnie myślę, że to dla mnie też ważne doświadczenie, bo zachęciło mnie do tego, żeby się cyklowi przyjrzeć może. Może nawet na Mega Drive'ie. Może nawet na Mega Drive. Nie, na Mega Drive'ie, ale na Joy'u, wiesz, na Mega Drive'a. Pad jest strasznie na ciężko wyglądał. To... Arcade Stick'u lepiej. Tak, Arcade Stick niestety jest... Nie powiedziałeś, to nie wyciągnąłem z szafy. No widzisz. Co, oczywiście. Castlevania znam głównie z absurdalnych cen na aukcjach na rynku. Tak, no osiągają duże ceny, się to trzeba znać. Więc dla kolekcjonerów i purystów co do grania na dokładnie takim karbidżu jak należy, jest to pewne wyzwanie. A dla ludzi, którzy cenią sobie dobrą zabawę, jest już prostsze do zdobycia. Nie no, jest duże. Słucham. Zobacz, zbliża się północ. Nie no, północ już minęła. Nie, zbliża się dopiero, teraz duchy wyjdą. Teraz duchy czas duchów nastąpi. Dynie się ugotują. Dynie się ugotują. Słuchajcie, trzeba się trochę w ten. Myślę, że na Artura trzeba zrobić longplay. Tak. Stream z longplayu Artura. Artura chyba pozostawimy do rana. No sorry. A my z Wojtkiem życzymy uciekamy z naszej krypty. Życzymy wam, żeby was duchy nie pożarły tą noc duchów. To nieprawda, oni was bajerują, tak nie jest. Trzymajcie się, bądźcie odważni i grajcie w straszne gry. Na przykład Natal jest. Jeden kolor, brak scrollingu. Nie wzięliśmy żadnych gier na ZX Spectrum. Nie chcieliśmy was przestraszyć. Nie, na Spectrum. Tak naprawdę. Spectrum. Ale tam było dużo takich gier. Tam było dużo. To może za rok. Za rok też jest święto duchów. Tak. Zostawiamy sobie coś na rok. Na rok? No cóż, Arturze, żegnamy się. Artur jest żegnamy się. To jest no to taka fajna. Do zobaczenia jutro, pojutrze, za rok. Za rok. Za rok. W tym samym miejscu, być może. O tym samym czasie. Aj, jak się brzydko. Cześć. Odwrócił, fajna gra. Cięcie.